Siemanko wszystkim, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i słuchajcie, dzisiaj robimy metamorfozę pokoju Wojtka. Dokładniej sypialni, ponieważ uważam, że nie jest to jakoś bardzo przytulnie, a spędzamy tutaj dużo czasu wieczorami, więc chciałabym, żeby było tutaj tak wiecie, tak cozy, tak żeby miło się tu siedziało, więc nie mogę się doczekać. Zamówiłam naprawdę bardzo dużo paczek, zaraz zrobimy ogromny unboxing i jestem ciekawa, co tam w tych paczkach będzie. Aktualnie sypialnia jest po prostu taka biała, czarne łóżko, mamy białą pościel, to wszystko się zmieni, mamy białe zasłony w ogóle. Nie polecam totalnie białych zasłon do sypialni, bo jeżeli chcecie zasłonić w nocy nawet od światła takiego z ulicy, od lamp nocnych i tak dalej, to i tak te lampy przebijają i tak jest jasno w tej sypialni. Więc zamówiłam ciemne zasłony, ciemną pościel, to nie jest w ogóle w moim stylu, bo ja ogólnie jestem bardziej taka beżowa, taka jaśniutka, ale to jest sypialnia Wojtka, więc mam to na względzie, że po prostu to jest jego mieszkanie i chcę, żeby on tutaj miał jak najfajniej. Zamówiłam naprawdę bardzo dużo rzeczy, także robimy unboxing. Pierwsza paczka to jest... To jest Sinsay. Ogólnie z Sinsaya nie zamówiłam jakoś bardzo dużo rzeczy. Tu jest chyba głównie kot i poduszki? Nie wiem, że... Przecięłam się. Dobra, słuchajcie, sytuacja opanowana, kamera mi się ogólnie wyłączyła, ale z Sinsaya zamówiłam taki kocyś i on jest bardzo przytulny. Jedyne, co mnie denerwuje, to, że z drugiej strony ma inny materiał. Z drugiej strony już nie jest po prostu taki misiowy, tylko bardziej taki, wiecie, nie wiem nawet jak to nazwać, ale z jednej strony jest misiowy, więc to i tak będzie służyło jako narzuta na to łóżko. Ma 1,60 m x 2 i ogólnie jest zapakowany w jakiś bandaż, to wygląda jak typowy bandaż, a ja serio się przecięłam tym kartonem. I do tego mam dwie takie poduchy, mięciusie, milusie, po prostu już się nie mogę doczekać, aż będę na nich leżała, bo są naprawdę bardzo przyjemne. I ja szukałam na różnych stronach tych poduch, ale wszędzie one były bardzo, bardzo drogie. I słuchajcie, na Sinsayu, no teraz wam nie powiem dokładnie ile kosztowały, ale były najtańsze i są naprawdę fajne, no zobaczcie. Mega milusie, mięciusie. Kolejna paka to są dywany. Tego jestem też bardzo ciekawa, jak one będą wyglądały. Dywanów chyba najbardziej się obawiałam kupować przez internet, bo zawsze jak kupuję dywan, to kupuję go stacjonarnie. I nie zawsze one są takie, wiecie, takie milusie, więc zaraz zobaczymy, czy ten taki będzie. To ogólnie jest niebezpieczne dla mnie. Ja nie powinnam używać takich narzędzi. Okej, mamy dwa dywany, bo chcę z mojej strony i ze strony Wojtka właśnie mieć oddzielnie. Tu ogólnie nie ma aż takiej dużej przestrzeni, więc bardzo bym chciała, żeby właśnie wychodząc z łóżka postawić sobie nóżki na ciepły dywanik, a nie na zimną podłogę. Także otwieramy chociaż jeden ten dywan, żeby zobaczyć jak wygląda. Ale coś czuję, że on będzie super. Będzie taki milusi, mięciusi, jak właśnie chciałam. Oby. Naprawdę... On jest taki milusi, no nie mogę, naprawdę. Słuchajcie, to będzie hit. Dywaniki kupiłam w komforcie, bo ostatnio do innego mieszkania właśnie kupowałam dywany i kupiłam właśnie ten dywan w komforcie, dostałam w sumie od mojej mamy tak naprawdę. Ale milusi! Ojo! To jest taki typowy misiu, nie! To będzie idealne pod nóżki, naprawdę. Nie, no słuchajcie, ja jestem zakochana. Myślę, że kolor też będzie pasował. No, myślałam, że one będą trochę ciemniejsze, ale ogólnie są tak miłe i przyjemne. I do tego kocyka to wygląda identycznie, słuchajcie, to wygląda identycznie. Przynajmniej w podglądzie, jak teraz sobie właśnie tak patrzę, to wygląda identycznie. Nie, to jest po prostu hit. Nie no, mega trafiłam z tym dywanikiem. Kolejna paczka jest mega ciężka. Spróbuję, spróbuję się dowiedzieć, skąd jest ta paczka. Nie wiem, dobra, otworzymy i będziemy mieli niespodziankę, bo te paczki nie są oznakowane, tylko Sinsay i Comfort był oznakowany, a reszta to jest niespodzianka. Chciałam położyć to na ziemię, bo słuchajcie, naprawdę to jest mega ciężkie. A ja nic takiego ciężkiego nie kupowałam w tej Ikei.
Dobra, pierwsze co to jest szare prześcieradło na łóżko. I po prostu kupiłam drugie na zmianę, bo już mamy jedno czarne z innego sklepu. Później zobaczymy w innej paczce. I co ja tu kupiłam? Aha, to jest takie ciężkie, bo to są zasłony. Dobra, prześcieradło szare. Tu mamy dwie poszewki na poduszki, które będą właśnie razem z tymi szarymi. Otwórzmy, zobaczmy. Wydaje mi się, że te poszewki akurat będą dobre, bo my mamy takie same właśnie w salonie, tylko w innym wymiarze. One są ogromne. Co ja zrobiłam? One są ogromne, słuchajcie. No dobra, może potem to jakoś ogarniemy. Więc mamy dwa wkłady. Dwie te poduszki. Tu są wkłady do innych poduszek, które zamówiłam właśnie jeszcze na innej stronie, bo po prostu na stronie IKEA były tańsze. No i zasłony. Dobra, kolejna paczuszka jest ogólnie lekka bardzo. Nie mam pojęcia, co tu może być. Okej, z tej strony zamówiłam po prostu wkłady do poduszek, takie fajniejsze, żebyśmy oboje mieli porządne poduszki, bo naprawdę z tymi poduszkami u nas jest problem. Więc mamy dwie takie same ogromne poduchy. I to będą takie poduchy, wiecie, normalne do spania. Teraz otwieramy taką paczuszkę. Ona ogólnie, to była taka tańsza strona i tam były koce, jakieś właśnie poszewki. Ja już nie pamiętam, co dokładnie tam kupiłam. Chyba jakieś poszewki. Ale jest to mega tak zapakowane, że się boję, że zaraz przetnę jakiś materiał, który jest w środku. Zamówiłam dwie zwykłe poduchy. I do tego mam takie totalnie zwykłe czarne poszewki. Więc naprawdę ładna jest ta poszewka. Ej, muszę zapisać tą stronę, bo ona kosztowała chyba z 15 zł. A jest tak mega porządnie zrobiona. Super będzie to wyglądało. Poszewka jest czarna, bo pościel będzie czarna. I tu będzie właśnie fajnie tak współgrało. Okej, zostały nam dwie ostatnie paczki. I to na 90% będzie Home & You. Tutaj też zrobiłam dosyć duże zakupy. Tutaj mamy dwie pościele. Właśnie w kolorze czarnym. Nie mogę się doczekać, aż to założę na łóżko, bo naprawdę jestem turbo ciekawa, jak to będzie wyglądało. I koc! Zamówiłam właśnie taki ogromny czarny koc, bo bardzo mi się taki marzył. On tutaj akurat ma cenę, kosztował 209 zł. Właśnie o taki koc mi chodziło. Nie, no jestem mega zadowolona. On w ogóle jest też ogromny. On jest jeszcze większy od tego poprzedniego. Ten ma 2 metry na 2,20, więc będzie naprawdę ogromny. Ogromny, ale będzie super wyglądał. Więc będzie taki, wiecie, milusi, żeby się w niego wtulić wieczorem. I właśnie chcę położyć jeden koc na drugim. O nie! Słuchajcie, ten koc muszę dać do prania, bo ja już jestem cała. Ej, muszę wam to pokazać. Patrzcie to. Nie wiem, czy to widać w podglądzie, ale mam pełno jakichś paproszków na sobie, także lipa. Muszę go dać do prania, bo inaczej wszystko będzie w tych paproszkach. Ostatnia paczka, jaka nam została, to są lampy nocne. I na lampy nocne czekaliśmy najdłużej, bo one przyszły w ogóle, nie wiem, po tygodniu, czy nawet po półtorej tygodnia. Z tymi lampami ogólnie był problem, bo jak już któraś lampa mi się spodobała, to nie była dostępna, albo kosztowała bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Więc wybraliśmy taką opcję totalnie basic. Czarna lampa. To jest w ogóle takie zdjęcie podglądowe. Ale to śmierdzi. Czy to tak może śmierdzić? Tak wygląda ten materiał i tu jest szklana. A w środku ma taką jakby złocistą powłokę. Nie wiem, zobaczymy jak ją odpalimy, czy będzie ładnie wyglądała. Ale póki co zabieram się za sprzątanie, bo słuchajcie, zrobiłam tutaj syf. Więc najpierw muszę to wszystko posprzątać, posprzątam podłogę i zaczynamy dekorować. Thank you.
Słuchajcie, sprzątając, zastanawiałam się, czy ja serio zamówiłam 3 pościele. Sprawdziłam. I nie, jedno z tych 3 paczek to jest prześcieradło, czarne prześcieradło. Bo bardzo mi zależało właśnie na tym, żeby było czarne prześcieradło i żeby trochę się zlewało tak z tym łóżkiem. Więc pierwsze co zrobimy, to położymy prześcieradło, bo taka jestem najbardziej ciekawa. Słuchajcie, podłoga już wyschła, więc możemy zacząć rozkładać to wszystko. Oczywiście ja to wszystko będę musiała później zdjąć i wyprać, ale chcę, żebyśmy razem wspólnie zobaczyli, jak to będzie wyglądało właśnie już na łóżku. Pierwsze co, to ten dywanik. I ogólnie on się wydaje jakby z tej strony, że pasuje, tylko ze strony Wojtka jest więcej miejsca niż ze mojej strony, między oknem a właśnie łóżkiem, więc przesuniemy trochę łóżko, ale jest mega mięciusi ten dywanik, naprawdę jest tak milusi. Wiem, że przez ten bałagan na łóżku nie będzie aż tak widać tego efektu przed i po, ale pokażę wam mniej więcej, jak wygląda ta sypialnia, bo jak już rozłożyłam ten pierwszy dywan i widzę tak ogromną różnicę, to myślę, że wy też zobaczycie tą różnicę, na 100% zobaczycie różnicę, bo będzie totalnie przyjemniej. Tak wygląda sypialnia aktualnie. No i tak naprawdę jest to tylko łóżko, jakieś stoliczki nocne. No i tak to wygląda. Tu mamy ogromną szafę. I tylko to się znajduje w tej sypialni. Ja najczęściej jeszcze tutaj sobie kładę moją walizkę, jak gdzieś jeżdżę i tak dalej, żeby właśnie ona cały czas była pod ręką. I ona najczęściej jest cały czas spakowana, bo tak często gdzieś wyjeżdżamy, że po prostu nie opłaca mi się nam sobie chować gdzieś. No i sami widzicie, że jakby to wnętrze jest takie bardzo proste, minimalistyczne. Tak się teraz mówi, minimalistyczne. No, więc ja chcę, żeby było bardziej takie przytulne, może więcej będzie tutaj rzeczy nawalone, ale dla mnie będzie bardziej miło. Ta lampa, jedna przyszła tak dziwnie złożona, a druga przyszła w dwóch częściach. I słuchajcie, dopiero jak otworzyłam tą w dwóch częściach, zrozumiałam, jak działa ta. I to jest efekt końcowy. Jeszcze muszę wkręcić tutaj żarówkę do środka i zaraz zobaczymy, jak ona będzie świeciła. Ale mam nadzieję, że będzie ładnie świeciła, bo ogólnie wygląda na dosyć porządną i ładną. Więc oby tak też wyglądała. Nie lubię nigdy skręcać... Nie lubię nigdy skręcać tych wszystkich rzeczy, bo mam wrażenie, że nie umiem tego zrobić i że to się rozwali przez przypadek przeze mnie. Wow! Ej, słuchajcie, ona naprawdę mega intensywnie świeci. Okej, i teraz tutaj mu położę jego zegar i jego ładowarkę. Myślę, że jest fajnie. Jest przytulnie i przynajmniej pasuje do wszystkiego tego czarnego, co tutaj jest. I jak taką samą położę z drugiej strony, na pewno jest przytulniej. Ta lampa dodaje takiego, wiecie, ciepłego światła, więc jest tak cozy. Powiem wam, że jak położyłam z mojej strony drugą lampę, to zrobiło się naprawdę bardzo przytulnie. I ładne światło odbija na ścianie ta lampka. Jest takie, wiecie, takie coś robi. I z drugiej strony też. Wystarczyło pościel tylko zmienić i już to tak o wiele lepiej wygląda, ponieważ lepiej pasuje do tego łóżka czarnego po prostu. Czarna pościel. Ja pierwszy raz w życiu będę w ogóle spała w czarnej pościeli. Nigdy wcześniej nie miałam okazji. No i próbowałam właśnie przed chwilą położyć dywanik z mojej strony, ale rzeczywiście jest za mało miejsca, więc muszę poczekać, aż Wojtek przyjdzie mi pomóc. I po prostu ten dywan albo wsuniemy pod łóżko, albo przesuniemy trochę łóżko w stronę Wojtka, żebym ja też miała trochę więcej miejsca. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale teraz zabieram się chyba za zasłony. I zasłon się boję najbardziej, bo ja nienawidzę stać z podniesionymi rękami do góry. To jest takie męczące, więc no, chciałabym mieć to już z głowy. Jeszcze mi brakuje czegoś na tą ścianę, żeby powiesić, bo tam mamy ogólnie takie dwie śrubki, więc tam można coś powiesić. I fajnie, jakby można było jakiś może obraz? Albo może moje zdjęcia? Nie no, żartuję, może najwyżej nasze wspólne albo coś. No, zobaczymy jeszcze, ale coś na pewno trzeba tu powiesić, bo jest tak, no, zbyt jasno, więc coś może powiesimy. Ogólnie na dworze już jest praktycznie ciemno, a jest koło 15, więc ja nie wiem, ja nienawidzę przez to jesieni i zimy, że ten dzień jest taki krótki.
No ale musimy to przetrwać. Musimy przetestować nasze nowe poduchy. O, są mega wygodne. Ej, ale w tej czerni się wygląda fajnie. Brakuje mi mocy. Tak wyglądają aktualnie te zasłony, więc idę zmienić na nowe. Mamy pewien problem z zasłonami, więc zasłony będę musiała w tygodniu jakoś zawiesić, bo nie mamy impulsa, który pasuje. Słuchajcie, ten jest za duży, ten jest za mały i nie mamy tego pomiędzy tymi dwoma. Nie wiem gdzie on jest, po prostu gdzieś się zgubił, a on akurat właśnie był od karniszy, także słuchajcie, no póki co jest bieda, powiesiłam tylko z jednej strony. Tam prawie ten karnisz spadł, więc to musimy przekręcić któryś dzień. Pokażę wam, jak to wygląda kolorystycznie i tyle, bo inaczej nie jestem w stanie wam tego dzisiaj pokazać, ale może gdzieś na Instagramie, wbijajcie na mojego Instagrama, jak już będzie gotowe, to wam pokażę tam, jak to wygląda. No i jeszcze położyłam na łóżko kilka poduszek, bo już nie mogłam wytrzymać. I położyłam właśnie te futrzane i te czarne. A tutaj, słuchajcie, moja walka z zasłonami niestety się poddaje pomału, bo po pierwsze są one za długie, trzeba je skrócić. Są specjalne takie taśmy, którymi się jakby podkleja to od spodu, więc muszę takie taśmy po prostu gdzieś kupić. No i karnisz, który tam spada. Nie mogę go właśnie odkręcić z tych dwóch stron, żeby przywiesić zasłonę, tą drugą. No i tak póki co to zostanie. Akurat to okno tak biednie trochę wygląda, ale łóżko, powiem wam, że naprawdę no robi wrażenie. Ten kolor mega pasuje właśnie tutaj. Idę zakładać poduchy, które mi zostały, kocyki, i pokazuję wam efekt końcowy na dzisiaj. No bo niestety z tymi karniszami nie dam rady, więc pokażę wam po prostu, jak tutaj to wszystko ładnie wygląda, jak już ogarnę. Czy jesteście gotowi, żeby zobaczyć efekt końcowy? Bo ja jestem zachwycona po prostu. Ja uważam, że to jest arcydzieło. Nie no, naprawdę tak się cieszę, bo pięknie wyszło. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Ale to jest sypialnia po prostu moich marzeń. Może ja bym wybrała inne kolory. Ja bym wybrała pewnie jakieś beże i takie jasne odcienie. Ale teraz naprawdę ta sypialnia jest turbo przytulna i taka, jak mi się by marzyło. Myślę, że jest przepięknie. Także zobaczcie. A teraz, kochani, najważniejsze, czyli test. Nie no. Jest tu naprawdę mega wygodnie. Chyba mam ochotę iść spać, ale jest dopiero 17. Jest cudownie, naprawdę. Jest tak cozy, milutko. Więc jedyne, co mi zostało, to iść po jakąś herbatkę albo po kakałko i po jakąś dobrą książkę i sobie tu siedzieć już wieczorkami. Cały czas po prostu. Myślę, że Wojtkowi też się spodoba tak bardzo jak mi, bo jest totalnie w jego stylu, więc fajnie. Mam nadzieję, że taki film wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzu. No i dajcie znać, jak się podoba wam metamorfoza pokoju, bo to mnie najbardziej ciekawi. Do zobaczenia w następnych filmach. Pa!